Pierdole, co się dzieje, co? Jezu. Skręcanie szaf, choinkę jeszcze ubrać, to wszystko. Wigilia tuż, tuż. Jeszcze obejrzyj tego wspaniałego live'a, który robił Rado. Widzicie, co się tutaj dzieje? Przemeblowania, skręcania, ustabilizowanie tego wszystkiego. Pokaż śmiało, ty Witek, nie pierdol. Widziałeś? Gdzie ja to znajdę, powiedz mi, mistrzu, teraz? Ja wiem, gdzie tu. Komentarzy jeszcze nie czytałem, kochani, bo powiem wam szczerze, że no nie ma czasu. Bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, przepraszam, że nie otworzyłem dzisiaj tutaj, dzięki Sławkowi, który czuwa i w ogóle. Dziękuję za monitor, przydał się, wszystko funkcjonuje, także bardzo serdecznie ci dziękuję. Zadzwonię do ciebie. O Jezu, gdzie to jest? Tutaj. Głowa mnie boli. Jod. Ten telewizor tak mnie wkurwia, bo nie widzę tutaj tej czołówki, ale to już niedługo będzie JT. Czekaj, muszę wyczyścić, bo się zgubiłem. Tyle na głowie, tyle tego wszystkiego. Słuchajcie, święta tuż, tuż. Tu skręcanie, tutaj koszula, tutaj ojej. Tu szampany. Bardzo serdecznie dziękuję. Businesswoman dzisiaj mnie też odwiedziła. Porozmawialiśmy chwilę. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt życzę. Dobra, walimy tutaj, czekaj, J. Teraz będzie tak, T. Kurwa, miałem w tamtym telefonie wszystko poukładane. O, jest ta głupia gęba. Rado. Zobaczymy, co tutaj jest. Będziemy oglądać, będziemy składać. O, reklamy jak zwykle. Aj. Każdy chce zarobić, słuchajcie. Dobra, jest ołówek, nie ołówek? A, cześć, ja coś, zaraz będziemy oglądać pilot tutaj, bo później zgubię. Dobra, Maxi tam wariuje. Słuchajcie, to tak jak widzicie, kurwa, zawiasy trzeba jeszcze regulować, to wszystko, bo się nie domyka. Kurwa, jak za... ale zobacz, jak się rozdzwonili wszyscy. Ciekawe, kto dzwoni. Słuchajcie, zaraz zobaczymy. No momento. Halo, halo? Siema. Halo, halo, kto mówi? No, zgadnij. No nie jestem w stanie skojarzyć, bo tyle tych głosów. Rafał. Ojej. Rafika, cześć Raficzku, witam cię serdecznie. O matko, jedyna, zobacz. Ale to trafiłeś jak kurwa ślepy do kina, ty. No z tym, że akurat mam remont, wszystko kurwa rozkręcam, mówię, co to za numer dzwoni, mówię, matko jedyna, mówię, jeszcze któryś. Ty zmieniasz te numery kurwa jak skarpetki, ty. Nie, od tutaj mi się odpowiedziałem z tego samego, ale ty sobie jeszcze nie zapisałeś. A, to widzisz, jakie chamisko zajmie. Słuchaj, jestem w momencie skręcania szafy, która stała od dłuższego czasu. No poważnie. A co ty masz, katar? Przeziębiony jesteś? Aha, ale głos was niesamowity, ty. Nie, odzyskałem. No jak nie? Odzyskałem. Co u ciebie, Rafik? Jak przygotowania wszystko do świąt? Mów tu szybko, elegancko mi tu. No jak zwykle trzeźwy jestem. Ty jak zwykle trzeźwy jesteś, to ty teraz... Dobra. No. Nie pije sajdrów? Nichuja. Ty mówisz, że opinia Kijowa? Trzęsło cię. Piwo albo wódkę. No. To nic mi, mam normalnego polskiego kaca, ale nic mi nie jest, kurwa. O matko. Przez te pitajdy, kurwa. A ja to ci powiem, że ja to sok malinowy z wodą piję. A ja piję karpackie z sokiem cytrynowym. Karpackie z sokiem cytrynowym, to tobie się powodzi. Pracujesz? No. No to super, gratuluję. Jak mi się chce. Aha, jak ci się chce. Ale stać cię na wszystko. A to se załatwiłeś wszystko. Ale wiesz, że Brexit tuż, tuż, status wszystko sobie ogarniasz, żeby wiesz... Nie... Kolego, mam wszystko. Aha, no to gratuluję, to super. Jestem niedoruszenia po tego kraju.
Mówisz. Rafik, jakieś plany, jakieś coś, tylko coś takiego głębiej, czy tylko tak, wiesz? No tak, bo w roku widzę, że to kreowane prace. Rozumiesz, kurwa? Kontrakty, nie kontrakty? No, to? Kontrakt, nie kontrakt? No to zależy, bo jestem kurwa samozatrudnieniu. Aha. Kurwa, okrąty, kurwa, coś tam, podwykonawca, tak? W porządku. No, ile to? Bo słuchaj, ja ci powiem, bo zobacz, ja projekty za projektami walę. Od nowego roku myślę, że to wszystko się uspokoi i ruszy. Nie chciałbyś na przykład nosić kamizelki z odblaskowej z logo Compaderado? A co mnie to jest, kurwa? Co mi to zależy? Ile to roboty, kurwa? No ale słuchaj, wtedy masz zatrudnienie, wtedy robimy projekcik za projekcikiem. Ty zarabiasz, ja zarabiam, ty szczęśliwy, ja zadowolony i wszystko ale, si... Ale co ty chcesz robić? No słuchaj, wszystko. Cleaning posprzątać, zdemolować, zapakować, wypakować. Wszystko, wszystko. Wszystko to, co jesteśmy w stanie zrobić. No słuchaj. Bo ty jesteś w stanie zrobić więcej. O, mówisz. No to ja jestem otwarty na propozycję. A jestem w stanie zrobić więcej. Co to mówisz? Rafik, a oglądałeś wczorajszego live'a na kanale JTO? Mówisz? Nie śledzisz sytuacji rano? Nie. Aha. Ty dobrze o tym wiesz, ja powiedziałem rano, ja tego nie oglądam, ja tego nie oglądam. Znudziło ci się, co? Ciężki kawałek chleba. Nie, ja nawet nie zacząłem tego oglądać i nigdy nie będę. Aha. Czasami, coś tam jak Jarek Tucznie, rano gdzieś tam, czy coś tam obejrzę, wiesz. No ja. Powspominać, nie? No i tak naprawdę. Rafciu, ja muszę kończyć, słuchaj, bo muszę tutaj zrobić jeszcze kilka rzeczy, żeby w miarę dobra, funkcjonować. Dobra, tylko ja mam ciebie jedno pytanie, nie? Tak, mistrzu. Ty masz kurwa numer do młodego, kurwa? Powiem ci, nie mam do młodego numeru. Ten ostatni, który ja miałem do niego, to po prostu już nie funkcjonuje. Aha. No. Aha. Słuchaj, do Kruszyny też nie mam, bo też chyba zmieniła. A no widzisz, to ja nie mam do niej kontaktu. Słuchaj, Raficzku, będę kończył. Zdrowia, szczęścia, jakbyśmy się nie dzwonili. Wesołych świąt życzę. Ja tobie też, kurwa, zapiszę numer w końcu. Zapiszę numer, to już teraz będę wiedział, kto dzwoni. No i w kontakcie, trzymaj się, no, nie daj się, no. Ale spotkamy się w końcu, nie ma, kurwa, innej opcji. No, ja też wiążę z tym nadzieję. Pozdrawiam. No tak, jak widzicie, do telefony napływają, tutaj SMS-y, tutaj skręcanie, tutaj święta idą. Jakby nie było, no Rafik nawiązał kontakt. Ja zawsze mówiłem, że do rada ludzie lgną, bo ja jestem naprawdę w miarę normalnym człowiekiem, a że mam czasami swoje odchyłki, to wszyscy wiedzą. Także kochani, bardzo serdecznie zapraszam we wtorek na godzinę 18 polskiego czasu, czyli 17 UK. U nas na kolejny część live'a u Jacka. Myślę, że będzie bardziej ciekawie. Będę wypowiadał się o osobach, które no nie spodziewają się tego. Kochani, tym miłym akcentem bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku. Czym więcej Was, tym lepiej. Kochani, dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Subskrybujcie, dzwoneczek. Wy tak, ja tak. Pozdrawiam. Cześć. Czarnym.